Prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Mam jedną ciekawą rzecz, którą mogę powiedzieć o prohibicji. No bo wiadomo, bo ten nurt suchych, był ogromny alkoholizm, był ten dry movement i były to, że ludzie rzeczywiście strasznie dużo chlali i trzeba było coś z tym zrobić. I w wielu krajach to zrobiono. No, w Szwecji wymyślono system Bolaget. A w Ameryce próbowano w ogóle ludzi uczyć od picia alkoholu. Jednym z rzeczy, które umożliwiły wprowadzenie prohibicji, było to, że zaczęła się ona kojarzyć z Niemcami i innymi antyententowcami, czyli Irlandczykami, bo prawie wszystkie te browary, gorzelnie i tak dalej należały do Niemców i Irlandczyków. A jak już Wilson wybrał Wielką Brytanię, no to zwłaszcza Niemcy, ale i Irlandczycy byli tacy trochę nie. I tam, gdzie silni byli Niemcy i Irlandczycy, na przykład w Chicago, był ogromny opór na początku. A gdzie jeszcze się Włosi w Nowym Jorku na przykład do nich dołączyli, to Nowy Jork opowiedział się przeciwko prohibicji. Chicago ostatecznie po stronie, co ciekawe, ale Nowy Jork przeciwko. I ponieważ Stanów głosowano Stanami nad tą sprawą i ponieważ Stanów, którzy były przeciwko prohibicji, było trochę mniej. No i w ten sposób prohibicja się stała faktem. No i później nieskuteczność prawa ją spowodowała, że ona była bez sensu. Tak? Ale ona trwała bardzo długo. Jeszcze tam na początku, prawda, aż do... Także ona trwała długo w każdym razie. I aż do wojny jeszcze Amerykanie byli tacy, że jak tam się dorwali do angielskich pubów i tak dalej, prawda, to jeszcze ciągle pamiętali prohibicję i tak dalej. Także to wszystko też ma ten wymiar pierwszowojenny i to miało ogromne znaczenie. Właśnie ta niechęć do Niemców i do Irlandczyków w mniejszym stopniu. W 1933 ją odwołano i pod naciskiem demonstracji i tak dalej, żeby chociaż piwo było, tak, największe były demonstracje, żeby piwo jakby wyciągnąć, bo to było połączenie ruchu tych religijnych z wewnątrz Stanów i z pasa biblijnego, gdzie było głównym wrogiem było whisky szkocka i whisky irlandzka, się inaczej zapisują. Z tym takim, gdzie było dużo imigrantów z Niemiec i piwo, bo piwo to była kasa dla nich, a oni wspierają Wilhelma. Więc to tak to wyglądało.